Witam wszystkich, nazywam się Adam Walczak. Jestem autorem książki Open Source, która tutaj przemyka co jakiś czas. Oraz jestem także community managerem projektu Kukami. Czy ktoś z Państwa może o tym słyszał? Jest to nowa inicjatywa w Polsce, jeżeli open source, i właśnie szturmujemy biznes i przemysł, co jest dosyć unikatowe w ogóle w skali open source tego. A więc co takiego robimy? Szturmujemy kilka rejonów. Jednym z naszych głównych produktów jest system Kukadu MES. Jest to system do zarządzania produkcją, który spełnia kilka takich podstawowych potrzeb, które każdy przedsiębiorca, który produkuje meble, czy parkiety, czy też elektronikę. Są to m.in. zarządzanie danymi podstawowymi, czyli wiadomo, maszyny, ludzie, operacje. Druga sprawa to jest zarządzanie technologiami, czyli wiadomo, jak musimy zrobić na przykład szafę, to składa się to z szeregu operacji, one mogą się dziać równolegle. Każda operacja ma na wejściu powiedzmy płytę biurową, na wejściu ma pocięte kawałki z płyty, to trzeba zmontować, polakierować, czyli definiujemy sobie cały ten proces w systemie. Nie? Kolejnym etapem w systemie zastanawiamy przedsiębiorcą to zlecenia produkcyjne, czyli nowa sprawa, dzwoni dostawca, mówi na przykład, powiedzmy, że nie wiem, jest to jakiś dystrybutor mebli, dzwoni do firmy produkcyjnej i mówi: Panie Józku, kiedy mi tam przywiezie te 30 kanał na przykład. Nie? No i pan Józek wtedy wchodzi w system, system ma zdefiniowaną jego technologię, jak on robi te kanapy. Dzięki temu może powiedzieć, ile to będzie mniej więcej kosztowało, czyli wie, jaka musi być minimalna cena, za ile to zlecenie może sprzedać. No i na podstawie tego, że system jest świadomy, co się dzieje obecnie w firmie, to może też określić, ile na to mniej więcej zajmie. Czy tam mu powie, że na sierpień kanapy będą mniej więcej. Jak nic się nie spłonie na halion, albo coś takiego. Co jeszcze załatwiamy na przykład od przedsiębiorców, to jest zapotrzebowanie materiałowe. Czyli jak już powiedzmy przedsiębiorca przyjął to zlecenie, no to trzeba zobaczyć, czy w ogóle mamy surowiec, żeby to zrobić. Nie? I to system generuje taki raporcik, ile rzeczy trzeba domówić, ile rzeczy można w trakcie domówić, czyli taką rozpiskę, żebyśmy mogli to w ogóle wykonać. Kolejną sprawą są instrukcje materiałowe. To jest taka sprawa, że na przykład jak chłopaki skręcają meble w fabryce, no to jak jest dużo różnych zleceń, to zazwyczaj nie robią codziennie tego samego. To potrzebuję po prostu takie kartki, gdzie jest rozpiska typu dzisiaj musimy zrobić tam powiedzmy 10 drzwiczek do szafy, tak? A potem jutro to odhaczają, że zrobili i na kolejny dzień mają, dzisiaj musimy zrobić na przykład tam nogi do kanapa albo coś takiego, nie? Czyli generalnie flow pracy więc generujemy. Kolejna sprawa to jest genealogia. Dla małych firm jest to często niedostrzegany temat, otóż jest to śledzenie w kontekście zlecenia. Od kogo, jakie surowce wykorzystaliśmy, jaka partia, jaka firma, jaka ilość i jakie mieliśmy oznaczenie partii tego, co wyszło. Jest to potrzebne tego, że wysłaliśmy na przykład towar do klienta i klient nas dzwoni, że tam drzwi się nie domykają albo tam skóra odchodzi od kanapy. No to generalnie wtedy jest prosta sprawa, jeżeli mamy to wszystko w systemie, wystarczy, że pan nam poda numer partii, jaka wyszła z zakładu i my sobie po genealogii możemy dojść, z jakich surowców to wyszło i możemy potem mieć tego. Gonić po prostu dostawcę, że coś złego nam dostarczy. To jest jedna sprawa, to jest aplikacja, którą właśnie głównie kierujemy do przedsiębiorców, też do społeczności. Jest to wszystko, o czym mówię, jest open source, to kierujemy do społeczności, balansujemy pomiędzy tym firmami, które chcą po prostu, żeby firma do nich weszła, zrobiła wszystko za nich, czyli zainstalowała, szkolenia, to wszystko robimy komercyjnie, ale też liczymy na dużo entuzjastów, ludzi, którzy siedzą z produkcją, którzy by chcieli sami moduły pisać do systemu, że po prostu sami wdrożą i tych ludzi po prostu na zasadzie wzajemnego wsparcia oni nam dostarczają, wiadomo, testy, feedback o programie, no to staramy się im pomóc na produkcji, więc taka jakby dywersyfikacja naszych użytkowników. Kolejną rzeczą, co może być bardziej interesujące dla szerokiego grona, do tego wszystkiego, aby zrealizować te cele, stworzyliśmy własny framework do tworzenia oprogramowania bazodanowego, ponieważ co nas bardzo interesowało, chcieliśmy, aby oprogramowanie było skrajnie modularne. I to już do apogeum tego typu pojęcia. Każdy przycisk, każda pojedyncza formatka, możemy zgranulować do takiego kawałka, że na przykład dostajemy tylko jeden buton zlecenia dodajemy. Nie? I taka jest idea właśnie aplikacji jest taka, że jak na przykład systemy typu ERP, takie tradycyjne, albo systemy CRM, są dosyć schematyczne. W każdej firmie tak samo obsługuje się mniej więcej klienta. Oczywiście są różnice, ale jeżeli chodzi o podejście do systemu, jest podobne. A już nie wspomnę o oprogramowaniu księgowym, to jest to ustalona kwestia. Natomiast w produkcji jest sprawa inna. Produkcja jest bardzo zdywersyfikowanym tematem. Niektórzy produkują na magazyn, niektórzy produkują pod zlecenie, niektórzy mają produkcję ciągłą, niektórzy mają produkcję dyskretną, niektórzy mają system akordowy, niektórzy mają podział na działy. Jest ogólnie skomplikowana sprawa i ciężko jest zrobić jeden system do wszystkich. A więc założyliśmy, że jak najwięcej funkcjonalności powinno być wyjęte w postaci modułów.
Także każda firma, zahaczając sobie kilka checkboxów w naszym App Store, może sobie skonfigurować system pod siebie lub nasz wdrożeniowy może dostarczyć dokładnie to, czego potrzebują. I w tym celu stworzyliśmy Kubkado Framework. Jest to framework, który możecie także wykorzystać do własnych aplikacji. Pierwszym jego założeniem, tak jak wspomniałem, jest, że musi być wysoce modularny. I de facto wszystko w nim jest modułem. Od modułu, który obsługuje bazę danych, poprzez widok, poprzez już poszczególne elementy, tak jak dane podstawowe, technologie czy słowniki. Wszystko można włączyć, włączyć, sprawdzać zależności, jakie inne moduły są potrzebne, więc wszystko ładujemy w oddzielne paczki. Nie? Kolejna rzecz, łatwość używania do programistów, bo to dla nas ważne, aby nie trzeba było przechodzić tysiąca szkoleń, przejrzeć tysiąc dokumentacji. Z własnych doświadczeń wiem, bo poza tym, że tworzymy komercyjnie z partnerami oraz ze społecznością open source, mamy też bogaty program praktyk studenckich, jeżeli ktoś by był zainteresowany, gdzie to jest bardzo podobnie wygląda jak wszyscy, z którymi pracujemy na ramach open source'a, tyle że studentom jeszcze pomagamy wejść w takie technologie niezwiązane może z nami, czyli Java, Gita, jak XML, układać takie typu sprawy. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że żeby nauczyć studenta powiedzmy drugiego, trzeciego roku, co coś tam liznął Java i mniej więcej wie, co to XML i kojarzy bazę danówkę, wystarczy dosłownie 3 dni, żeby zrobił pierwszy moduł do systemu, prosty moduł magazynowy. Tutorial zajmuje dosłownie 5 stron i potem jest w stanie sobie już dorobić kolejne rzeczy, pobawić się, do rzeczy jak poczekania, jakieś tam na moduł przesyła, jest zazwyczaj ok, nie? Jak osiągnęliśmy tę łatwość użytkowania? Chcieliśmy dwie najbardziej powtarzalne rzeczy, które najwięcej często roboty żerają takiej niekreatywnej, znaczy kreatywnej, ale w sensie jest dużo dupania z tym. Chcieliśmy stworzyć języki do definiowania szybkiego modelu danych oraz GUI. I dlatego stworzyliśmy własne języki XML, gdzie po prostu kilka linii kodu można zdefiniować dużo spraw. Tak jak mówię, w kilka linijkach kodu mogę podać przykład, że moduł magazynu taki bardzo prosty zajmuje może 100 linii kodu. A w 10-20 jesteśmy w stanie dodać nową encję do bazy danych, czyli powiedzmy zasób i jego ilość, jakieś tam parametry z nim związane. Możemy dodać tabelę, która go obsługuje i framework standardowo dostarcza filtry, sortowanie, paginację, eksport do CSV i różnego innego typu cuda. W standardzie otrzymujemy od razu wszystkie operacje CRUD, które potem możemy zabezpieczyć, jeżeli to jest za dużo, ale w standardzie od razu jest dostępny odczyt, tworzenie nowych obiektów, edycja oraz usuwania. To jest dosłownie jedna linia kodu, żeby to umożliwić. Bardziej skomplikowaną logikę biznesową, wiadomo, że nigdy na CRUDzie się nie skończy, piszemy w klasach Java. I tutaj też nie robimy żadnych utrudnień, żeby jakieś HTTP robić, czy dziedziczyć jakieś wielkie klasy, robimy zwykłą klasę. Wrzucamy na nią kilka anotacji Springa i to już jest wpięte w naszą infrastrukturę. Bardziej skomplikowane rzeczy, gdyż potrzebujemy może coś grubszego skleić, mamy bardzo dużo, wykorzystujemy bibliotekę Spring, to programuję w Javie pewnie słyszał. I w jej infrastrukturze wykorzystujemy głównie wzorzec Inversion of Control, czyli wyszukiwanie zależności oraz programowanie aspektowe. Głównie to potrzebujemy do takich kwestii, że na przykład jeden moduł zlecenia produkcyjne definiuje aspekt startuj zlecenie, a my na przykład chcemy zrobić, że w innym module, że jak startuje zlecenie, to wyślij tam maila do pana Józka. I to możemy zrobić przez programowanie aspektowe, po prostu wcinamy się w ten aspekt, mówimy, że ok, jak wywołasz metodę z tego pierwotnego modułu start zlecenia, to potem wywołaj naszą i my sobie wysyłamy maila na przykład. Czyli co nas wyróżnia? Jedną rzeczą, która właśnie, tak jak mówiłem, jest ta ekstremalna modułowość. Chcemy ten koncept pociągnąć jak najdalej się da. Tak może zaraz na przykładzie, takim uproszczonym zdaniem pokażę samą aplikację. Załóżmy, że mamy jeden moduł. Taki większy moduł traktujemy jako rozwiązanie jednego problemu. Czyli na przykład zlecenie produkcyjne lub zarządzanie technologiami to są pojedyncze moduły. I każdy moduł sobie dostarcza pozycję menu, żeby użytkownik mógł w ogóle do niego wejść. I zazwyczaj tabelkę, przyciski, dialogi pośrodku, różne inne rzeczy. Teraz co się dzieje, gdy chcemy dodać drugi moduł? Dodamy sobie moduł B. Zazwyczaj jak jest to większy moduł, to też doda kolejne pozycje w menu, kolejne tabelki, które są z nim związane. Ale poza tym może także wciąć się w interfejs innych modułów. Może wejść do modułu A, który powiedzmy był zleceniami produkcyjnymi i dodać im jakieś nowe terminy. Typu na przykład dodaliśmy moduł zaopatrzeniowy i musi dodać kalendarzyk, jakie są minimalne stany zaopatrzenia, do kiedy trzeba zamówić towary dla zlecenia, żeby go wykonać. Nie? I że może nie być gołosowny, pokażę jak wygląda sama aplikacja. Generalnie co może najwięcej zainteresować programistów w tej sali, to
CAD framework nie jest ograniczony tylko do aplikacji do przemysłu. Można to wykorzystać do dosłownie wszelkich aplikacji biznesowych, bazonowych, jest to bardzo dobre narzędzie. I mogę od razu powiedzieć, że parę dni jak kodu, jak zrobić jakiś moduł albo cokolwiek zechcecie, to aplikacja będzie mniej więcej w ten sposób właśnie wyglądała. Większość rzeczy jest ze standardu zapewnione przez framework. I tak jak właśnie mówiłem, tutaj mamy wersję, gdzie już mamy troszkę modułów zainstalowanych. Tu mamy podstawowe zarządzanie produktami, to jest standardowa tabela. Ten moduł pokazany tutaj może zajmuje parę dziesiąt linii kodu. Możemy dodawać nowe produkty. To jest formularz, który też w dużej mierze generuje się z automatu poprzez definicję modelu danych. Standardowo każda tabela ma filtry, eksporty do CSV. Framework po prostu załatwia nam jak najwięcej się da z takich standardowych rzeczy, które są potrzebne w każdej aplikacji. Teraz tak, może nie będę pokazywał, tylko z grubsza pokażę aplikację. To są te dane podstawowe, o których wspominałem, czyli mamy pracowników, mamy maszyny, mamy jakieś parametry zdefiniowane, mamy atrybuty genealogii, czyli prześledzenia tych surowców. Najciekawszym komponentem, z którego obliczamy wszystkie zaopatrzenia materiałowe i bierzemy pod uwagę przy obliczaniu kosztu zlecenia produkcyjnego, są technologie. I to jest de facto prosta sprawa, bo to jest akurat dane ściągnięte od jakiejś firmy produkującej meble. Weźmiemy sobie na przykład technologię dla produktu stół i tutaj mamy zdefiniowane wszystkie operacje, jakie musimy zrobić, aby ten stół wykonać. Mamy operację piłowania, na wejściu mamy deskę. Jak się zdarzy. Damy radę. Chyba. I z tego wychodzi nam blat, potem mamy heblowanie, czyli z blatu robimy blato w jeszcze innym wymiarze, czyli trochę przerobione jeszcze. I na końcu pakowanie, tak jak w IKEA jest oddzielnie pudło, noga, rama i to wszystko składamy razem. Nie? Tak mniej więcej zarys, to jest taki core, gdzie wszystkie dane trzeba wprowadzić, to jeszcze jak się wprowadzi inne moduły, to się dodaje normatywy kosztowe, normatywy czasowe. Potem kolejnym najważniejszym elementem są zlecenia produkcyjne i tutaj wykorzystujemy obliczenia tego, generujemy karty pracy, generujemy zaopatrzenie, generujemy różnego typu raporty. To może do Państwa, nie wiem, czy ilu z Państwa ma jakiś związek z firmami produkcyjnymi albo z przemysłem? Wow. Nie z piłowaniem. To może bardziej przejdę właśnie do aspektów programistycznych, gdzie można ten framework wykorzystać. Wszystkie moduły, które tutaj pokazuję w tej wersji, są open source, a więc jeżeli ktoś z Państwa miałby jakąś aplikację, która mogła z tego skorzystać, to jest wszystko od razu dostępne, można się zintegrować i umieścić swoje aplikacje. Produkty, pracownicy, technologia, wydruki, to wszystko jest dostępne z miejsca. A teraz w zakresie modularności, także zarządzanie pluginami, jest open source'owe słowniki, możemy okroić tę aplikację do minimum. Załóżmy, że chcielibyśmy mieć tylko w nią dane podstawowe, wyłączę główne moduły, reszta prawdopodobnie mi się wyłączy sama, ponieważ w zależności powiedzą, że nie działają bez tamtych innych modułów. Więcej potwierdza. Wyłączymy wymagane pluginy i zostaną de facto tylko dane podstawowe. Chyba nie uciekną. Tylko dane podstawowe, tylko zarządzanie technologiami. Powiedzmy, że chcemy do tego dodać zlecenia produkcyjne. Wchodzimy znowu to w pluginy, zaznaczamy mass orders, robimy włącz. I tak magicznie pojawiają się zlecenia. Opcja jest masa, powiedzmy, że mamy zlecenia. I mamy na przykład coś takiego na produkcji jak przestoje, czyli że maszyna się zepsuła, pracownik zachorował i to powoduje, że zlecenie się trochę przeciąga, żaden problem. Nie wszystkich firmach, niektóre firmy po prostu sobie radzą i nie potrzebują ewidencji tego. Przestoje są zawsze, ale nie wszyscy muszą je ewidencjonować. Więc jak firma chce ewidencjonować przestoje, włączamy moduł stoppage. I tak pojawia nam się i nowa oddzielna tabela przestoje. I jak wejdziemy w zlecenie produkcyjne, mamy także nowy pudło, gdzie możemy wprowadzać nowe przestoje.
to mogę powiedzieć, że to właśnie robię w studium, nazwa praktyka. Ten moduł zajął mu bodajże 4 dni. Jeszcze poznałem sobie, a jeszcze musiał przetłumaczyć na dwa języki przy okazji. Więc działa to szybko, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Okay. Aplikacja jako całość umieszczana jest na swoim PPA, powiedzmy, czy jest ogólnodostępna już teraz? Tą wersję, co pokazuję, dosłownie nie wiem ją wydać dzisiaj, ale wydamy ją w poniedziałek, aha, bo jest świeżo z linii. To jest wersja niestabilna, muszę jeszcze powiedzieć. Ale w swoim PPA, tak? Co ma rozumieć przez PPA? To znaczy, to jest swoje repozytorium z pakietami. Tak. To jest akurat wydanie, że wszystkie pakiety są zainstalowane lokalnie. Można ściągnąć, dorzucić pakiet do systemu, to się pojawi też w tej tabelce. To jest zwykły plik jar, jak skompilujemy w Javie. To my dzięki Mavenowi mamy tam napisane swoje archetypy. I wtedy możemy go włączyć docelowo, jeszcze o tym będę mówił dalej. W najbliższych miesiącach pojawi się App Store, coś ala tak na komórki, gdzie będziemy umieszczać moduły. Nasze cudze, zamknięte, otwarte, bo też nie jesteśmy ortodoksyjni w tym temacie, więc w taki sposób mniej więcej to właśnie ma działać. Ostatni release stabilny, tam może z dwóch modułów z tego nie ma. Teraz właśnie dużo pracujemy, dodajemy jeszcze harmonogramowanie produkcji oraz kilka wizualnych narzędzi. Tak w okolicy 2 tygodni będzie stabilny release kolejny. Ale to w poniedziałek się pojawi na SOS, może najnowsza wersja niestabilna, można też ją zobaczyć, nie? Kolejna rzecz, która nas wyróżnia poza modularnością, to że działamy w chmurze. I tu może ten termin jest ilugany przez marketingowców i może nie ilugany do końca przez inżynierów, ponieważ o czym my w ogóle gadamy, kiedy mówimy, że aplikacja działa w chmurze. I my rozumiemy ten termin. Problem z terminem jest taki, że ten termin pożarł bardzo dużo innych terminów, w których było wiadomo, o co chodzi, a tutaj już nie wiadomo, o co chodzi za bardzo. Więc może takie małe wstępy wprowadzenia, co inni na ten temat uważają, mamy naszego Richarda Stallmana, który uważa, że chmura to jest w ogóle głupota, albo wręcz gorzej, hype marketingowy. Z drugiej strony barykady mamy inną ciekawą postać, czyli prezesa Oracle'a, Larry Ellisona, który uważa, że to jest pic na wodę. Takie jak na dwie skrajne opcje podobne zdanie mają. Ale gdy przechodzą już do zarzutów, przechodzą do bardzo technicznych detali. Na przykład zarzutem Stallmana jest, że kupując oprogramowanie chmurze, tracimy nad nim kontrolę. Co jest oczywiście słuszne, tylko pytanie, czy chcemy mieć pełną kontrolę nad naszym oprogramowaniem. Czy jednak, no nie wszyscy, ale część ludzi nie chce po prostu oddać to i mieć to świadczone jako usługę, się nie przejmować serwerami, kodem, nie myśleć na ten temat. Głównym zarzutem Larry Ellisona, który ma dosyć duże portfolio, o dziwo, do robienia prywatnych chmur, jeżeli jest już taka jak prywatna chmura, ale generalnie do wirtualizacji data centrów, jest, że to nie jest nic nowego de facto. To są technologie, które istnieją od lat 80. W tym jest SaaS, w tym jest IaaS, w tym jest PaaS, to już się robi, tylko że nasza odpowiedź jest taka, że to nie było do tej pory ogólnodostępne. Nie było czegoś tak jak Amazon Elastic Cloud, gdzie za parę dolców mogłeś sobie postawić podstawową chmurę, która tam dzień, dwa może wrócimy za te pieniądze. Ale no nie było to takie proste, że jednym klikiem trzeba było zadzwonić po konsultantów Oracle, włożyć parę dziesiąt tysięcy i może coś z tego będzie, przypomnę. I teraz czym jest te wiele znaczeń, o których mówimy? Pierwszą rzeczą w chmurze, która de facto istnieje już od X lat, jest SaaS, czyli Software as a Service. Pojęcie stare jak świat, czy to aplikacje byśmy świadczyli przez X Server, czy przez Windows Terminal Server, czy przez HTTP i HTML. Świadczymy ją jako usługę po prostu, ale teraz to jest pochłonięte trochę już jakby w to znaczenie. Kolejną rzeczą jest IaaS, czyli Infrastructure as a Service. I to jest te wszystkie Amazon Elastic Cloud, Windows Azure, czyli wirtualizacja data centra i dynamiczna alokacja zasobów, że możemy naraz uruchomić sobie setkę komputerów i stworzyć klaster i dynamicznie skalować obciążenia. Kolejną wariacją IaaS jest już PaaS, czyli Platform as a Service, typu, że nie chcemy się przejmować na przykład także systemem operacyjnym, konfiguracją. Chcemy po prostu na przykład rzucić program w Rabim i on ma działać. A jak oni to zrobią, żeby to było skalowane, to jest ich sprawa na przykład. Kolejne sprawy są Web API, czyli po prostu, że możemy się integrować z miejsca z innymi aplikacjami. Innym tematem są mikropłatności, czyli płacimy tylko za to, co wykorzystujemy. Typu jak serwer działa pół godziny, a pół godziny nikt go nie używa, to nie chcemy za to płacić. Mimo że czasami to może w kalkulacji nie być najlepiej. I kolejną rzeczą jest Marketplace, czyli mam różnego typu App Store, gdzie możemy kupić aplikacje, tak jak jest
do iPhone'a App Store, tak jest do Google Androida, jest na przykład Apps Marketplace Google, gdzie można aplikacje nowe kupywać. Są też tego. No i czy to jest idealna architektura, żeby tworzyć aplikacje chmurze? Czy to jest tak to ma teraz na przykład wyglądać? Czy można coś zrobić jeszcze lepiej od tego? Według nas można. Można jeszcze większą specjalizację wprowadzić. Może jakbyśmy któreś z elementy mogli sobie specyfikować dla konkretnej branży i ograniczyć już do bardzo wąskiego grona odbiorców. I stwierdziliśmy, że są dwa takie miejsca. SaaS jest zawsze specjalizowany, wiadomo, nikt nie robi aplikacji dla wszystkich, zawsze ma jakiś target swój. Natomiast dla nas miejscem, gdzie można się bardziej specjalizować, jest PaaS oraz Marketplace, czyli stworzyć platformę nie tylko dla aplikacji konkretnego typu, czyli bazodanowe, real-time czy webowe, tylko może już tak bardziej na branżę, czyli na przemysł wytwórczy. Mimo że framework jest bardzo uniwersalny, nasz PaaS będziemy bardziej w tym kierunku kreować. Oraz Marketplace, czyli aplikacje, niektóre są podobne, bo działają na tym samym sprzęcie, albo że są webowe, tylko że są związane z przemysłem. Czy chcemy zrobić marketplace tylko dla aplikacji przemysłowych de facto. I jak to w naszej realizacji wygląda? W naszej realizacji chcemy zrobić rozwiązanie chmurze dla firm przemysłowych. I z tych wszystkich klosków, które pokazałem, obecnie mamy bardzo dobrze zrealizowane Kukadu Framework oraz Kukadu MES. Mamy gotową aplikację oraz mamy framework do tworzenia aplikacji bazodanowych. Powstaje w najbliższym okresie Kukadu Store, który jest właśnie marketplacem, gdzie będą dostępne moduły stworzone pod ten system. I będą to zarówno moduły nasze, community oraz partnerów. I wprowadzamy pojęcie mikropłatności, czyli chcemy nie robić tak jak inne firmy, że tutaj dajemy wam system i płacicie nam powiedzmy nie wiem, 10 koła za start i potem 2 koła za aktualizację co miesiąc. Tylko chcemy, żeby firmy skalowały się wraz z naszą firmą. Chcemy, że jeżeli firma jest mała, potrzebuje jedno konto, 3 moduły, to żeby płaciła tam powiedzmy, nie wiem, z 50 zł miesięcznie. Czyli de facto koszt nawet nie kawy dziennie. A jak się rozrośnie, potrzebuje 30 użytkowników i cały zestaw modułów, plus jeszcze jakieś rozwiązania pisane od siebie, to wtedy po prostu, żeby te koszty się równomiernie skalowały. Co z tego mamy osiągnięte na tą chwilę? Kukadu MES można właśnie w tym sposobie od nas kupić. Niestety nie mamy jeszcze tego wszystkiego zoptymalizowanego na razie odbywa się to telefonicznie, czyli uwzględniają modułu, liczbę użytkowników, ustawiają to jako SaaS. Przy Kukadu, oczywiście wersje open source to jest de facto na chwilę obecną taka sama jak wersja komercyjna i raczej nie będą się dużo różnić. Poza komercyjnymi modułami, co partnerzy mogą sobie zrobić. Można zainstalować samodzielnie i tu też liczymy, że po prostu część ludzi będzie chciała, że nie przejmować się programowaniem, to mamy i dostarczy to jako usługę, a część ludzi po prostu weźmie i stwierdzi, my to zrobimy na własną rękę, my chcemy pokombinować sobie przy tym trochę, nie? I jest to dla nas jak najbardziej ok po prostu. Jeżeli chodzi o Kukadu Framework, można go także wykorzystywać w pełni za darmo dla projektów open source. Możemy go udostępnić w pasie czy na jakiejś infrastrukturze, tak że będziemy tylko ładować moduły do niego. To jest na razie na telefon. Automatyzacja dopiero przyjdzie wraz z Postorem, co jest tematem na najbliższe miesiące. Natomiast jeżeli ktoś by chciał stworzyć komercyjny software, to bez żadnych opłat dodatkowych wręcz może sam zarobić na tym, jeżeli to umieści na Kukadu Store w przyszłości. Jeżeli ktoś stworzy komercyjny plugin i raczej liczymy to, że będą stworzyli pluginy do takich jak integracja z innymi systemami, sprzężenie z automatyką, gdzie raczej ciężko było to postawić na open source, bo tam trzeba płacić za dokumentację takie inne rzeczy. To wtedy mogą zarobić na Kukadu Store, my tam pobieramy tylko 30% prowizji od ich cen, a wszystko inne co sprzedadzą jest ich. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zrobić zupełnie oddzielną aplikację na Kukadu Framework komercyjną, wtedy możemy wystawić licencję albo taką standardową per CPU, albo jeżeli ktoś jest startupem i no tak się waha, czy wyrzucić większe pieniądze na framework czy nie, możemy być elastyczni, możemy na przykład związać cenę z wykorzystaniem Elastic Cloud. Czyli jeżeli ktoś na Amazonie ma mały rachunek, to my też tylko małą prowizję sobie z tego weźmiemy, a jak będzie szło dużo, to będziemy się po prostu z tym zgodni. Natomiast do projektu open source jest to dostępny na mocy licencji AGP, więc można to wykorzystać do dowolnie. Krótko może powiem właśnie, jak będzie wyglądał Marketplace, gdyż to będzie miejsce, gdzie złączy nasze wszystkie starania. Generalnie dosyć standardowa koncepcja, jak marketplace, które widzę na komórki, będzie podział na działy typu zarządzanie kosztami, zarządzanie produkcją, zarządzanie pracownikami, czy jak najszybciej zwiększać liczbę modułów. I gdy osiągniemy masę krytyczną, chcemy wprowadzić rozwiązania branżowe typu predefiniowana dystrybucja modułów dla przemysłu tartacznego. To na przykład mam osobiste zainteresowanie, bo poza tym, że się zajmuję informatyką, jestem udziałowcem w tartaku w Wielkopolsce.
drugą koncepcją, na przykład zestaw modułów dla branży elektronicznej. Tam są akurat, oni nie mogą pracować bez systemu, bo mają tyle technologii narażających się na produkcji i tyle zleceń produkcyjnych, że jest to trudne do ogarnięcia bez systemu, który generuje właśnie karty pracy, zaopatrzenie i monitoruje, jak jest poziom realizacji zlecenia. I jak ma to naszą wyglądać polityka cenowa w tym układzie? Chcemy, aby system właśnie po to był skrajnie modularny, żeby można było zacząć przygodę od jednego modułu. Nie chcemy się narzucać, że musimy robić wielkie wdrożenie, wrzucić masę specjalistów, sprzętu i pieniędzy i dopiero mieć z tego korzyści. Chcemy to zrobić tak, że powiedzmy firma mówi, ok, wy macie to, a ja potrzebuję tylko zaopatrzenie materiałowe, na przykład sobie generować. Ja znam kilka firm, co przez parę lat jechały tylko na to na przykład, nie? No to wtedy znajdą sobie jakiś moduł właśnie zaopatrzenie marketingowe, znajdą jego cenę na użytkownika, więc to jest też zależne, ile użytkowników będzie miał, tyle cena będzie rosła tego modułu. I powie, ok, wezmę tylko ten, kliknie na add to cart, on pewnie doda tam jeden moduł albo dwa, które są zależne, wyjdzie mu z tego cena i może korzystać tylko z tego. Nic, żadnych dodatkowych modułów nie wciskamy, wszystko czeka na marketplace, czy ktoś chce, czy nie. Natomiast jeżeli ktoś coś potrzebuje więcej, zazwyczaj liczymy, że będzie brał predefiniowany zestaw modułów i potem ewentualnie specjalizował go innymi modułami, albo może też w ogóle niestandardową konfigurację niż masz robić. I w tym są też dwa modele, jakim to będziemy sprzedawać, to jeden co nazywamy SaaS-em jest po prostu, że aplikacja może być złożona tylko z tych modułów, co są w marketplace. W marketplace chcemy mieć tyle kontroli, że chcemy certyfikować te moduły, żeby się jakieś cuda z nimi nie działy. Natomiast drugim modelem jest SaaS Plus, to jest, że nie będziemy na tej samej sieci serwerów, co są ludzie w SaaS-ie, tylko będziemy mieli oddzielne wirtualizacje z oddzielnym środowiskiem i tam możemy wrzucić sobie dowolnie moduły, jakie mamy. Jakie dostaliśmy, jakie sami stworzyliśmy. Po prostu to jest o tyle bezpieczne, że jak tam coś zrobimy źle w module, to nie będzie miało to wpływu na innych użytkowników, więc nie wymagamy certyfikacji, tam jest pełna dowolność. No i oczywiście każdy może też zainstalować sobie samodzielnie wersję KUKAD-u lub też mamy zamiar też w przyszłości dostarczać wersję do instalacji samodzielne z wsparciem komercyjnym, czyli od razu hotline i tego typu rzeczy. Co będzie można znaleźć na marketplace? Liczymy, że głównie to będą dodatki techniczne, czyli właśnie integracja z automatyką, pochłanianie plików ze skracarek, co ile wyszło ze szuszami na przykład, rozszerzenia funkcjonalności standardowo, kolejne moduły, lub też po prostu kolejne ekstendery, które dodają coś małego, tylko tak, no, mogliście zobaczyć zlecenia produkcyjne, daliśmy przez to, tylko malutki modulik na przykład. Konektory do innych systemów, w tej chwili mogę tylko zdradzić, że na pewno powstają do subiekta, rozważany jest jeszcze do Symfonii, jest także do Enowy, więc to się dosyć szybko dzieje. Oraz kompletne rozwiązania branżowe, to jest tak mówię, całe zestawy dla przemysłu. Zasady to tak jak mniej więcej powiedziałem, jeżeli ktoś tworzy moduł open source i uważamy, że on jest fajny i do przemysłu jak najbardziej się nadaje, to robimy certyfikację za darmo. Czyli po prostu weźmiemy naszych programistów, oni popatrzą na to, zobaczą, że jest ok, najpierw jakieś poprawki jeszcze zasugerują. I wtedy wrzucamy to za free do CardStora. Jeżeli to jest partner, to zazwyczaj tam zwiąże się z jakąś małą opłatą, chociaż na początku tam możemy też za darmo się ugadać, żeby to przyjąć. I jeżeli chodzi o moduły komercyjne, jeżeli już trzeba na to płacić, partner uważa, że to jest naprawdę na tyle, że warto to robić zamknięte, albo jest to związane z jakimiś systemami, gdzie nie może do końca tego zrobić w otwarty sposób, to wtedy bierzemy 30% prowizji od tego wszystkiego, co on zarobi. On ustala cenę modułu, cała reszta pieniędzy jest z niego. To powiem w przykładzie następnego rozdziału, kiedy promujemy tworzenie modułów open source, a kiedy komercyjnych. Jakby nie zmuszamy do jednego metodologii, uważamy, że są sytuacje, gdzie lepiej jest w tą stronę, są sytuacje, gdzie lepiej robić w tą stronę na przykład. I liczymy, że to ugryzie pewien z największych problemów dla systemu, dla produkcji. Według nas jednym z największych problemów jest właśnie ciężkość wdrożenia. Zazwyczaj wszystkie systemy są duże, dostarczają od razu wiele funkcjonalności, ciężko się customizuje, mają jakieś skomplikowane API, które w ogóle nigdy nie są publiczne, więc jakieś custom moduły są prawie że niemożliwe lub w takich cenach, że nie chce się o tym gadać. I to raz, że te wdrożenia są drogie, kompleksowe i zazwyczaj są inwazyjne i wstrzymują nam trochę pracę. To drugą rzeczą wymuszają na zmianę modelu jak trochę procesów biznesowych. Nie widziałem jeszcze systemu w przemyśle, chyba że był custom robiony i kosztował naprawdę okolicy 500 tysięcy coś takiego, żeby się wpasował dokładnie w specyfikę firmy i nie trzeba było zmieniać, jak działa, funkcjonuje firma. Według nas jest to w ogóle odwrotne podejście, bo zazwyczaj
przedsiębiorcy sami lepiej to zorganizują niż ci od systemów, a potem muszą to zmienić, bo system tego nie wspiera, a po prostu powyżej pewnej wielkości firma się może działać bez niektórych systemów. Co nas jeszcze wyróżnia? Trzecim punktem jest właśnie ta otwartość. Jak pewnie wszyscy wiedzą, ilość aplikacji biznesowych w open source szału nie robi. Jest kilka ERP-ów, znaczy może de facto takie dwa najważniejsze, czyli OpenBravo i OpenRP, z czego OpenRP ma trochę dziwne dodatki do licencji. Jest SugarCRM i to są dosyć standardowe aplikacje, jeżeli chodzi o ERP i CRM, jednak nie ma nic do przemysłu open source'owego. Nie spotkaliśmy się przynajmniej tutaj na firmę produkcyjną, żeby zrobić tam zlecenia na procesy technologiczne i tego typu rzeczy, obliczyć koszty, normatywy. Nie widzieliśmy tego po prostu. I dlaczego to de facto robimy? To jest też drugie pytanie. Co chcemy osiągnąć przez otwartość? Chcemy, de facto nie chcemy blokować innowacji. Nie chcemy mieć systemu, który nie wiadomo jak do niego zrobić moduły. Nie chcemy tak jak inne firmy, że trzeba zadzwonić, żeby dokumentację zdobyć, po co? Więc sobie ktoś sam robi, się nas nie pyta, czy może, czy nie może. Chcemy de facto stymulować jak najbardziej tworzenie modułów do systemu, nie chcemy robić żadnych ograniczeń, mimo że możemy przez to mieć zarobić, to nie jest najważniejsze. Dlatego chcemy dzięki temu jak najszybciej osiągnąć masę krytyczną. App Store będzie dla nas o tyle najważniejszy, gdzie będziemy mieli tyle modułów, że przedsiębiorca sobie usiądzie, wyklika trzy checkboxy i stwierdzi tak, to jest wpasowane w specyfikę moją firmy. Żeby to zrobić, musimy nie mieć jeden moduł zarządzania zleceniami, musimy mieć kilka modułów zarządzania zleceniami, ponieważ tam jest kilka różnych technik. Plus musimy mieć pluginy, które różne drobne aspekty załatwiają, tak jak przestoje można czasami też inaczej załatwić, czasami są inne rzeczy do tego dokładane, tylko na przykład zwiększenie normatywy czasowej, a nie przestój. Musimy mieć po prostu dużo tych klocków, żeby to dopasować do każdej firmy i tu też liczymy na wsparcie community w tym zakresie. Trzecia sprawa, stosujemy w organizacji projektu wszystkie standardowe techniki, tak jak w każdym projekcie open source. Nie, to nie jest jakiś pseudo open source, że wyrzuciliśmy kod przez ścianę i się cieszymy, że jest open source'owy. Nie jest to tak, że chowamy wszystko pod pościelą i nie mówimy ludziom, co robimy. Liczymy na masową współpracę, liczymy naprawdę, że zbuduje się masa ludzi wokół projektu. Rozpoczęliśmy fora, jest issue tracker, gdzie cały czas się grzeją pracą nad kolejnymi zadaniami. Plany nowych modułów są w dziale blueprint, więc każdy może skomentować, rzucić swój pomysł, może ktoś się podejmie, może nie. Jak to wiadomo, w projekcie jest trudno to oszacować. Liczymy także na wspólne podejmowanie decyzji. Oczywiście w żadnym projekcie open source nie ma demokracji, liczymy na podejście merytokratyczne, czyli próbujemy wypracować jakiś konsensus w poszczególnych sprawach, bierzemy każde zdanie pod uwagę. Natomiast w kwestiach spornych decydujące słowo ma ten, kto dłużej uczestniczy w projekcie. Po prostu kto dłużej jest, tego zdanie jest bardziej ważne. Nie jest ważne, czy ktoś pracuje w naszej firmie, czy ich, ale decyzje globalne są podejmowane większością tych, co najwięcej pracowali w projekcie. A jak wygląda nasz ekosystem? Czyli jak w tym wszystkim właśnie, co zaraz mówię, pracujemy się my jako firma, community jako niezrzeszeni, po prostu deweloperzy firmy, którzy mają korzyści z tego systemu, oraz partnerzy, którzy chcą zarobić wdrożeniami i obsłużyć de facto te firmy, co potrzebują pewnego wsparcia i nie chcą sami grzebać, kompilować źródeł konfiguracji bazy danych robić po prostu. A więc jesteśmy my, spółka Kukadu Limit z Krakowa, a część ekipy siedzi w biurze w Krakowie, część pracuje zdalnie, ja na przykład z Poznania właśnie przyjechałem. I my w ramach firmy robimy otwarte moduły dla Kukadu Mesa oraz Kukadu Frame. I de facto większość naszych prac koncentruje się na kodzie open source'owym. I tak jest nasza strategia. Drugim elementem w naszym systemie jest społeczność open source, która już po części realizuje. Liczymy, że ten zakres się ekstremalnie zwiększy. Razem z nami tworzy framework, tworzy open source'owe moduły do MES-a oraz razem pomagamy sobie na forum, więc świadczymy darmowe wsparcie. Teraz przez społeczność open source oczywiście liczymy na fascynatów tego ruchu oraz ludzi entuzjastycznie podchodzących do programowania, typu, że widzą błąd, to zgłaszają szczegółowy raport, uczestniczą w naszych decyzjach, czasami podeślą patcha, stworzą nowy moduł, tylko żeby się nauczyć poznać system. Jednak jesteśmy realistami i wiemy, że aby zrobić naprawdę żywy projekt open source, gdzie ludzie pracują w nim pełnoetatowo i mamy rozproszony zespół, musimy stworzyć sytuację typu win-win, czyli po prostu upłynie korzyści. Wiemy, że aby ludzie angażowali się w projekt, muszą mieć korzyści z jego istnienia. W części w postaci pieniędzy, czasami po prostu w postaci wiedzy, to potem można też spieniężyć. Czasami po prostu ktoś chce wykorzystać swoje doświadczenie, które ma na co dzień nie ma okazji. I też my chcemy mieć korzyść z istnienia społeczności, czyli chcemy po prostu rozszerzyć naszą aplikację open source.
chcemy, żeby byli aktywni na forum, chcemy trochę wsparcia użytkowników, może też, żeby inni nam pomogli z nimi, bo robi się coraz więcej, jest mało ludzi do kontaktu, więc dużo nam czasu to poświęca. A jednak liczymy, no, że ludzie, którzy będą robić te moduły lub pomagać z frameworkiem, po prostu będą mieli własne korzyści z tego typu, że po prostu ktoś będzie chciał stworzyć aplikację bazodanową, zachęcamy do frameworku, pomożemy na forum, możemy dodać jakiś tutorial. Naprawdę się robi szybko w tym narzędziu, a framework już będzie wykorzystywany niedługo w trzech projektach de facto. Ten jest pierwszy, kolejny rusza, nie mogę jeszcze szczegółów zdradzić, ale też kolejny projekt open source na nim rusza w najbliższych miesiącach. Plus jeden partner nasz większy z Krakowa chce komercyjną aplikację nie stworzyć, więc sam moduł powinien naprawdę szybko się rozwijać, już będzie trzy większe przedsięwzięcia na jednym frameworku stworzone. I tak samo, jeżeli ktoś jest związany z przemysłem, na przykład, to jest taki akurat mój przykład, jestem udziałowcem w firmie rodzinnej, gdzie mój ojciec stworzył przez X lat właśnie tartak, dosyć duży, tam zatrudniamy ze 100 ludzi prawie. I zazwyczaj jak taka firma ma takiego informatyczka jak ja, lub jakiegoś programistę, lub już jakiś mały Java IT, no to oni często po prostu wolą taki software wziąć sami, zainstalują sobie przy szkole użytkowników i napiszą kilka modułów do niego i oni są zadowoleni w tym trybie. Woleliby nie brać na przykład Sasie, no i tu liczymy, że wtedy nam podadzą ten kod też, pozwolą nam to wrzucić do innych, my też przejmiemy trochę rozwój kodu, może coś poprawimy. Są to same korzyści dla nich, więc de facto też może powiem, kiedy tworzyć moduły otwarte, a kiedy zamknięte, jak jeszcze dokończę nasz ekosystem. Poza tym, że pracujemy razem z community na tych obszarach, tworzymy także komercyjne moduły, jednak na razie jeszcze żadnego nie stworzyliśmy. Jest w planach kilka mniejszych i tak jak mówiłem, raczej jeżeli chodzi o komercyjne, będziemy tworzyli moduły tam, gdzie ludzie po prostu wiedzą, że muszą zapłacić, jest to związane z jakimiś innymi komercyjnymi sprawami, czyli integracja z innymi systemami, szerzenie z automatyką. Jak ktoś kupuje już tą automatykę i tego, to my musimy też czasami zapłacić za dokumentację albo za konsultacje techniczne z tymi zespołami, więc już musimy trochę kasować, za to nie możemy tego do końca otwarcie wypuścić. Oraz wsparcie komercyjne, typu że klient nas zmienia telefon albo chce, żebyśmy przyjechali z walizeczkami do niego, no to no niestety, tego, że za darmo benzyna kosztuje, samochody się zużywają, to już musimy nas skasować. A kolejnym elementem są partnerzy, którzy są po części bardzo tożsami z community. Może się wyróżniają tym, że też głównie ich koncentracją jest wokół modułów open source oraz frameworka. Liczymy, że głównie partnerzy będą wdrażać firmy klienta i będą świadczyć komercyjne wsparcie. De facto mieliśmy tego komercyjnego wsparcia, jako my chcieli świadczyć najmniej, ponieważ byśmy się chcieli skupić najbardziej na software'u. Jesteśmy typową firmą inżynierską, która robi software, natomiast chętnie pomożemy wyszkolić firmy partnerskie, aby świadczyły wsparcie, aby zainstalowały programowanie, przeszkoliły pracowników na produkcji i byli po prostu pod telefonem. I oczywiście pobierali za to pieniądze, nie bierzemy tutaj żadnych prowizji, to jest wszystko ich do zarobienia. Jedyne co od nich pobieramy pieniądze, to jest jakby sprzedadzą software w SaaS-ie, to wiadomo, to abonament idzie do nas, plus prowizja dożywotna dla nich jeszcze. Lub jeżeli chcą zrobić standalone, to wtedy polecamy im komercyjną edycję, to jest taką, do której robimy backporty od czasu do czasu, jakby idą poprawki bezpieczeństwa albo coś takiego, to wtedy też muszą za to trochę odpalić, ale to są mniejsze opłaty. I teraz pytanie, gdy mamy tak złożone community, całą społeczność wokół projektu de facto, to nie ma co za bardzo dzielić tego pojęcia, kiedy tworzyć moduły open source'owe, a kiedy moduły zamknięte. Tu jest wbrew pozorom dosyć prosta sprawa. Jeżeli jesteśmy związani jakąś firmą przemysłową lub też tworzymy zlecenie dla jakiejś firmy przemysłowej, to de facto to oprogramowanie jest naszym pasywem i nie chcemy go zamykać, bo my dostajemy pieniądze nie na to, że tworzymy oprogramowanie, tylko że de facto świadczymy albo zwiększamy wydajność naszej firmy produkcyjnej, czyli nasze pieniądze są z tych produktów, oprogramowania naszym kosztem, albo tworzymy zlecenie i wchodzimy z całym systemem do firmy, robimy custom job, tworzy system dla nich i tutaj software jest znowu naszym kosztem, bo de facto my robimy dla nich usługę, dostarczamy kompleksowe urządzenie. Takie rozwiązanie polecam jak najbardziej, żeby nie moduł open source, ponieważ my jak zobaczymy dobry moduł, który się pojawi na podporze albo w naszych repozytoriach kodu, bardzo chętnie się przyłączymy i bardzo chętnie pomożemy go przetestować. Zintegrujemy go jeszcze z paroma innymi modułami i na pewno to będzie większy efekt niż jakbyśmy to robili w pojedynkę. Natomiast kiedy robić moduł zamknięty? Jeżeli jesteśmy firmą informatyczną i głównie nie chcemy robić systemu pod klucz, ani nie jesteśmy nie czerpiemy zysku z produkcji, no to wtedy wiadomo, nasze oprogramowanie nie jest naszym pasywem, tylko naszym aktywem, tak? Jest naszą maszynką do robienia pieniędzy.
I wtedy musimy stworzyć produkt, który się będzie sprzedawał sam, nie jako wdrożenie, jako licencyjne rozwiązanie. I takim, właśnie tak jak mówiłem, może być integracja z automatyką. Typu, że sprzężymy się z portem, gdzie na przykład maszyna Weininga wysyła ile klepek wycięła, albo import CSV-ów, no to jest sprzężenie z innymi systemami. To są sytuacje, gdzie opłaca się robić moduły cross-source'owe, bo nie wiadomo, czy ktoś się tu przyłączy do społeczności, czy nam pomóc tym, czy nie, a jeżeli chcemy zarabiać software'a, no to może być ciężko wyciągnąć to z modułów open source'owych, ponieważ nie świadczą takich usług jak my, którzy stworzyli ten system de facto. Więc może być opcja nieakceptowalna. Akceptujemy i to w App Store. Podsumowując może, jak to wszystko wygląda, cały ten ekosystem, na najniższym szczeblu, de facto, znaczy narzędzie dla programistów, nie dla użytkowników końcowych, którzy są tam na górze, jest UCADU Framework, czyli do tworzenia błyskawicznych aplikacji webowych, które wyglądają tak, jak tą aplikację, co pokazywałem. Naprawdę w kilka plików XML i jedno plików Java to będzie wyglądało tak, jak nasza aplikacja. I to liczymy, że będzie wykorzystane w innych projektach open source. Liczymy także, że partnerzy komercyjni będą robić swoje systemy. Jak na razie wiemy, że będą z 3 projekty z tego jednocześnie korzystały, więc to powinno się stawać dosyć potężne z czasem. Kolejną rzeczą jest UCADU UMS Community Edition, czyli wersja całkowicie open source'owa na licencji AGBL naszego systemu. I ona jest przeznaczona dla programistów, czyli każdy, co chce eksperymentować, dodać swoje moduły lub skroić system na miarę do kogoś, do klienta, to może go wykorzystać. Wdrożenia samodzielne, tak jak mówiłem, po prostu jeżeli ktoś pracuje w firmie przemysłowej jako informatyk albo już jest tam jakiś mały dział IT i nie chcą kupić to, żeby się tym nie przejmować w innej firmie, tylko wolą sami pokombinować, bo coś tam lepiej zrobią, to dla nich jest dostępna wersja open source'owa. Wersja Enterprise Edition bardziej jest przeznaczona dla ludzi, które robią komercyjne wdrożenia, czyli muszą wdrożyć to w firmie, że to musi działać cały czas i klient nie wytrzyma ani minuty i są po telefonem cały czas, czyli mają presję czasu. I no, chcą głównie zarobić, chcą, żeby były backportowane fiks bezpieczeństwa, nie chcą się tym sami zajmować i chcą jak większe wsparcie od nas, wtedy muszą jednak kupić wersję Enterprise Edition. I ta sama wersja jest świadczona w SaaS-ie, czyli raczej będzie jak powstanie Custom w najbliższym czasie i to będzie wersja, gdzie może być wdrożenie lub nie musi. Jeżeli przedsiębiorca czuje się na tyle pewnie, na tyle ogarnia temat, że sam sobie wyklika, które moduły potrzebuje i sobie to skonfiguruje, wtedy może to sobie sam osobnie kupić. Lub też jeżeli potrzeba szkoleń, jest bardziej skonfigurowane, trzeba coś dorobić jeszcze, no to wtedy znowu wchodzą partnerzy, którzy mogą im sprzedać tą wersję plus dorobić jakieś dodatkowe moduły. A i to było tyle, jeżeli chodzi o nasz projekt, czy jakieś pytania może od Państwa, czy do modułu, do frameworku.